Łączy, dobra, czekajcie. Siema tutaj z Partiatix i posłuchamy sobie donejcika na początek filmu. Nazer Banu dał na goli brodę czwartego. 00 ZTU żarcik. Czym się różni Żyd od świętego Mikołaja kierunkiem w kominie? Kamarcik dla ciebie. Siema tutaj z Partiatix, a dzisiaj gramy sobie Ewelinką na Urfie. Chyba jeden z najsilniejszych czempionów, tak mi się wydaje, na Urfie. Ciągle to mówię, wiem. W dupie z tym, nieważne, nic nie mówiłem. Zostawcie ocenę pod tym filmem, zostawcie suba na kanale i bawcie się dobrze oglądając to. Jeżeli macie jeden film za dużo Urfa dziennie, chociaż nie wiem czy jeszcze robię live'y, naprawdę dużo filmów nagrałem i jeżeli już nie robię live'ów, to jestem na wakacjach i po prostu filmy wstawiam wam codziennie, także elo. Dobra, Q na pierwszy. Q ma 0,3 sekundy cooldownu, także... Ewelinka na Urfie. Także czat się wita, ale jest taki spamik, że na razie nie będę czytał. Dobra, Boże Święty, tak bym chciał Weigara na Urfie, bardzo. Jezus, ta Ewelinka. Ten Veigar jak Q klika, ja pierdzielę. Jak mieć tą nową mapkę, to jest... Będzie na normalach, jak już wyjdzie Urf, także easy. Ta mapka będzie za 2 tygodnie. Ciekawe czy weźmie E czy Q na drugi. Raczej weźmie Q, żeby skakać do nas i nas zabijać. Trzeba uważać, będę niewidzialny w tym czasie. Mało zadaje ten... O kurde, z tym stunkiem Veigara to będzie już bardzo ciężka gierka, wydaje mi się. Ten stun Veigara jest broken. Nie zrobimy tego już, chyba nie możemy ich zabić. Nie wiem co mam zrobić za bardzo. Jax jest też bardzo silny tutaj. Serio typie. Serio, to pieprzyłeś mi na klatę. O kurde! Heleczka z ghostem. Wziąłem ghosta zamiast teleportu, bo w sumie czemu nie? Może być ciekawiej w lejcie. O ile dotrwamy do lejta. Co daje E? Movementy, tak? A nie, W daje movementy. Ciągle o tym zapominam. A czekajcie, czy W mnie od... A, to slow effect. Myślałem, że stuny też. Kurde, ale lipa. Kurde, nie żyje. No leć ze mną! Nie, najlepsza to była decyzja tego gracza, ale trudno. Riven przesadzona nie jest aż tak silna tutaj chyba. Nie wiem. Znaczy, nie, no jest silna, ale czy aż tak? Coś nietypowego na Ewelinkę? Nie, no na Urfie wolę się pobawić full up buildami i tymi podobnymi, bo i jakimś innym buildem byłoby mi ciężko coś robić tutaj. Za dużo się dzieje, żeby sobie robić jakieś zdupy buildy. Spróbuję go zabić. Ale raczej mi się to nie uda na trzecim levelu, on ma piąty. Że ja wbiję szóstkę po tym. Mnie nie widzi, nie? Czemu on cofa? Skąd on wie, że ja idę? Talia jest tu chyba słaba. O, ten fleszyk to był dobry. Tak jak... Ej, skąd to mnie wiecie? Skąd to mnie wiedzieli? O kurde! Oni mają tutaj tego? Warda? Tego. Ale on nie pokazuje chyba Ewelinki. Dziwne to było. Jak się kłócą, kto jest mocniejszy? O kurde, i zrobił 1-5 Twitchem.
Dobra, olewam tego bota, bo tam nic nie zrobię. Brand, co się do mnie chce? Dobra, z tym itemkiem, który teraz chcę zbudować, powinno być lepiej. Wydaje mi się, że na tym bocie nie ma co za bardzo szukać, więc może sobie polecę jednak tego. I porobię dżunglę, co? Tego sobie zrobię. Do której live? Zobaczymy jeszcze, ale chyba jeszcze nie. Jeszcze troszkę. Dobra, Q może mieć 0,1 sekundy, czy nie? Ja będzie miał ciężko na tym bocie beze mnie, ale zaraz do niego przyjdę. Ale wydaje mi się, że jak nie będzie padał i będzie zbierał expa, to wyjdzie mu to i tak na dobre. Także to jest chyba dobra opcja. Z dżunglą na Urfie spoko, bo zbiera drugi zawodnik expa, nie? Mam nadzieję, że Velkoz mnie nagle nie udupi. Ja pierdzielę, ma 7 level. Jezusie Chrystusiku. O. Aha, nie wsiadłeś na to. No to bywa też tak. Jak się gra. Czekajcie. Czwarty level ma. O kurde. Jak? Ta Riven jak szybko. Ej, ładnie sobie poradził nawet na tym bocie w miarę. Wykryła mnie ta Riven. Ej, ile ty tego Warda niszczysz, Mateo? Uważaj tam. Cofnę sobie. Widzi mnie teraz. Można z tobą pograć na PBE? Tu jest strasznie dużo ludzi już chce ze mną grać na tym PBE. Jax mnie kontruje. Jax jest po prostu broken na Urfie. A nie ten. Jax jest silny, Velkoz jest silny, Riven jest silny i Veigar jest silny, także... Sell skin, please. O nie. Czy ja coś z tą szóstką dam radę zrobić, czy nic? Zastanawiam się, czy ta szóstka jest mi w stanie coś pomóc. Ja pierdolę, czy on mnie widzi? What?! What the? Nie, jak go nie zabijesz? Ej, klikaj R-kę, co ty robisz? R! Co za gość? Zamiast kliknąć od razu tą R-kę. XD. No to było dziwne. Jakby użył od razu R-ki, jak ja się wbiłem, to wydaje mi się, że ja mnie padł na... A, ja nie użyłem tego. Dobra, to już nieważne. No, Jax jest tu bardzo silny, także... Jax jest jedną chyba z najlepszych postaci tutaj, wydaje mi się, naprawdę, on ma stuna, doskok, wzmocniony autoatak, resisty non-stop. Poczekajcie, mam to źle. Miałeś R-kę na cooldownie? Widziałem, że nie miałeś. Ja spróbuję wejść. Jak za... Ja pierdziele XD. Czy może miał tę merkę kulę? Nie wiem, nieważne, w dupie z tym. Jestem gównem. Rise najlepszy? Dosyć słaby. No nie wiem co za bardzo. Gównia no mi idzie tą linką 1-4. Chyba za dużo już gram, panowie. Infernal Dragona wzięli? Nie. Nie było żadnego. Sparta z Gulten Copersino? Nie no, nie ma po co jeszcze. Zero 6 talia. No nie wiem co jest gorsze. Ja mam 0,6 niby, no ale. Gdzie ta Riven poszła w ogóle? Ona sobie chyba biega po mapie. Jezu, jeszcze Teemo tu mają. No i chyba Cerilaya zbuduję. Teraz. Znaczy ja buduję ten i ten teraz. Ja pierdzielę, Teemo.
Dobra, ukradłem fraga, trudno. O kurde. Weź wypieprzaj. Nie, no ja jej nie zabiję, nie? Nie no, tym... Wiem, że on tym lekturem nie może zabić tych ludzi na bocie, to jest zbyt trudno. Ogólnie nie wiem, czy Nocturne jest tu dobry, panowie. W sensie, wiadomo, że no nie mógł zmienić. Nie no, może tu niby jakoś działać, ale Nocturne polega głównie na autoatakach i to jest problem tej postaci tutaj. Ja! Zabił Talią! O kurde, ma 1-7, ale jest dobrze. No, te skille to. Relike. FF15, zobaczymy. Zobaczymy, czy FF15, czy nie. Pozdrowić dam suba, pozdrawiam. Dziękuję za wszystkie te donejciki i suby. Jesteśmy coraz bliżej tych 44 tysięcy, ale dzisiaj raczej nie dobijemy. Co to szantaż? Czekajcie, to będzie szedł walkos. Myślałem, że będzie tu szedł pajac pieprzony. Gdzie ten Velkos? O kur... Co? Ucieczka, o nie, co? Nice. Ja idę, Sparta, życzę miłej gry, spoko. Timo, grzyb 700 DMG, no to już nie wygramy tego. Jak jeden grzyb zadaje 700, w sensie pewnie kilka wdepnął, no ale... Ile Ghost ma? Znaczy Ghost jest chyba lepszy niż teleport tutaj, mi się wydaje. Chociaż teleport też jest tu bardzo dobry, po całej mapie biegasz. Czekajcie, ile mam dwóch. O kurde, nie najlepiej, bym powiedział. Czekajcie, próbujemy coś, panowie, próbujemy coś. O, zabił on też, spoko. Hej, no coś tam zaczynam robić. Coś tam zaczynam robić. Ty jakiś main Evelyn jesteś. O nie. Panowie, proszę was. Proszę, proszę, proszę. Ej, dobra, cofnijmy po relike'em. Dobra, panowie, trzeba coś przetestować. Ta Ewelinka będzie tu działać, kumacie to? Chcecie czy nie chce ta? Chce ta czy nie chce ta, ona tu zadziała, patrzcie. O kurde, jak już. O, ładnie. Jezus, te grzyby. Te grzybki są spieprzone. Nie no, Ghostik jest tu całkiem mocno, bo długo trzyma, nie? Ghost trzyma 10 sekund, a cooldown ma 30, więc... No działa tu. Czy mogę F turety? Nie mogę nic. No cofam. Co ten Velkozik odpieprza? Tym Twitchem go raczej. Kurde, no Timo tym blindem, nie, nie wiem czy mnie zabił. Czy ja go z E uderzam jak mi da blinda? Chyba nie. To jest problem. Maska, czy będzie dobra? Nie no, wstawię w końcu to, tylko nie chce mi się.
No to zebrać jak zwykle. Hextecha leczę. Nie no. A dobra, polecę tego Hextecha. Ale jest chyba lepszy niż Protobelt. Będę się leczył i no. A już będę używał Protobelta. No i będzie git. Gitara się. Max. Co? On może 30 grzybów tu postawić? Panowie, jest jakiś problem. Chciałem zagrać tu Timo dla jej. Tak wiecie, for fun. Dobra, trzeba się zakraść. Wiecie o co chodzi? Tajny agent. Kurde, ma tu wardę. Patrzcie na to. Ho, ho! Kurde, jachaneczka. Czekajcie, czy ja tam mam powinien lecieć. O kurde, jaka broken ta. Nie no, w sumie ona ma 20 fragów, to może dlatego. Ale pięknie. No, Kane jest tu fajny, bardzo. Chciałem zagrać Kane'em. Zostawię za podwójkę, może to kiedyś użyję. Dobra. Już mi tak. Nie no, wiem, ale 30 grzybów to jest strasznie dużo i tak. Z kim grać w dżungli na silverach? Kim chcesz? No, z już masterem na przykład. Powinno działać. Dobra, tam ktoś tepa, widzicie? Widzę tego tepka tam. Biegnę. Ten Twitch pewnie padnie. Czekajcie, zakradnę się. Mam nadzieję, że to Timo tu nie tepał. Zdechnij, gościu! Ja pierdzielę, z ego się nie da uderzyć wtedy i to jest problem. O kurde, ja z E robię główne obrażenia, bo Q to tam zadaje te 200. E to zadaje 1000. Chyba to mi się wydaje. Ej, zabił, ty. Spoko. Haha! Stiltowana ta. No nie uciekniesz jej niestety. Jest zbyt szybka. Klikaj Q. Jak? Tak kosi śmiśnie. Zmniejszyli Timo 10 grzybów, aż jako 5 pacynek? Ale to jest urw. Dobra, próbujemy, co? Panowie, no jechaneczka chyba w nią. Trzeba. Trzeba chyba jechaneczkę zastosować w tym Riven. Ho, ho, ho! Ładnie. Ładnie zagrał tym firem. Niby tym firem może być dobry tutaj. Jakie mam movement? Śmieszna ta postać. Ej, Ewelinka mi się to całkiem podoba. Problem to jest nafidować się tutaj, ale jak już złapiecie lekkiego fida, to gierka leci sam. Ja pierdzielę. Z Veigar ma tego, Zonie, tego nawet nie chce bić, wiecie. Kurde, ja pieprzę, jak to się leczy. Widzicie to? Kurde. Po co odszedł od tego tureta? Dobra, zabił, ale kurde, jakby stał przy tym turecie, by go zapieprzył, to jest easy. Dajcie to. Masakra ta gierka. Lecisz jutro nad morze? No ja lecę w... Nie wiem kiedy. Trzeciego. Nie wiem kiedy to jest dokładnie. Ja pierdzielę tarinę. Czemu nie kupiłeś orakla? Jakiego orakla? W sensie to, o to ci chodzi? Mogę kupić, masz rację. Będzie dobre tutaj. No niestety gra przegrana. Veigar jest tu bardzo. Ogólnie oni dostali strasznie silne postacie. Timo, Riven, Jax, Vel'Koz, Veigar. Jak to możliwe, że oni dostali takie postacie na Urfie, no? Czy to musieli zapłacić za to? Ten jest akurat słaby tutaj. Muszę uważać. Czekajcie, czemu go złączę tobą? Zabiłem.
A niestety więcej nie zrobi. Co Ketsy? A po co ci? Po co ci? Jakie coś? Mhm. Cześć Sparta. Siemaneczko. Jak długo dochodzi lód? Jakieś 3 minuty. Nie wiem, jakieś 2 godziny. Bo jest w kolejce chyba ze 150 lódców. Polecę tego buta. Ale ja nie mogę grać Shaco ani Teemo, bo nie losuje mi się. Lepsze czempy, dużo lepsze. I dostali. Chyba dostali. Znaczy, no nie wiem jak to powiedzieć, bo ja o wszystkim mówię najlepszy czemp, więc. Spierdzę. Czy jak wchodzę w grzyby tym, to zostaje obrażenia? Co to ten nie nasz? Nie wiem, Getsy. Myślałem, że. A, tu grzyby były. A ja myślałem, że Brand mnie zabił. Garnie jakieś zdjęcie? No zrobiłem, tylko że nie pasuje do tego. Zrobiłem sobie zdjęcie na miniaturkę, ale nie pasuje po prostu do tych. Jak dla mnie. Albo wyślij mi po prostu bez tego. Bez renderu, a ja sobie wstawię to zdjęcie jak będę chciał. Wydaje mi się, że będę wiedział jak to zrobić. W sensie jak to dobrze zrobić. Mam wizję. Wyślij mi po prostu bez renderu, to ja to dokończę. I wydaje mi się, że będzie spoko. Brandzik ładnie gra bardzo. Brandzik, dobra gierka. Z jego strony. Znaczy nie wiem czy to dam na YouTube'a, nie? Ale tak, spoko. Dziękuję za ludca. Czekajcie, spróbuję tam coś zjechać. Co to? Teemo? Będę spróbować. O, daj gitarę, ja się cieszę. Kup ten help? Jaki ten help? A ja nie kończę nas. Dobra, tyle. Jeżeli dodałem, to zostawcie ocenę, zostawcie suba i kabarecik. Dla was zapraszam na live.